Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję organizatorom za zaproszenie mnie do tego panelu. Pewnie nie przelicytuję kolegi, jeżeli chodzi o jakby egzotyczność mojego usytuowania tutaj. Tym niemniej rzeczy, którymi zajmuję się naukowo, no duża część z tych spraw nie mieści się w profilu tej konferencji. Tym niemniej przed kilkoma laty w pierwszej reakcji pod wpływem pewnego wzburzenia, później refleksji prawnej, wspólnie z moją koleżanką, panią mecenas Magdaleną Jabczugą-Kulek, napisaliśmy kilka artykułów, początkowo prasowych, dotyczących różnych aspektów materialno-prawnych, a później również proceduralnych, procesowych, dotyczących filmu, który wtedy nas dość mocno poruszył. Chodzi o taki miniserial Nasze matki, nasi ojcowie. I to jest jak gdyby pierwsze moje uzasadnienie mojej tutaj przed Państwem dzisiaj obecności. Drugi powód pewnie jest taki, ja akurat miałem tą sposobność, poniekąd szansę. Mieszkałem przez niemal 6 lat w Niemczech, więc spojrzenie na politykę historyczną o stronę niemieckiej jest mi poniekąd bliskie przez liczne moje kontakty. Mam wielu znakomitych przyjaciół po stronie niemieckiej. Szanowni Państwo, nie wiem, czy wszyscy z Państwa widzieli film, o którym będę mówił. Ja powiem kilka słów o samym filmie najpierw. Film ten wyprodukowała niemiecka telewizja publiczna CDF, co też samo w sobie nie jest bez znaczenia. On się okazał dość dużym sukcesem. Jego oglądalność była na tle podobnych, jeżeli tak można powiedzieć, produkcji znacząca. Mają Państwo na slajdzie liczbę osób, które widziały ten film, między 7 a prawie 8 milionów widzów, chociaż z moich różnych rozmów wynikało, że wielu moich rozmówców nie znało tego filmu, albo przynajmniej tak twierdziło. Film został opublikowany, miał swoją premierę w marcu 2013 roku. 3 miesiące później wyemitowała go w Polsce telewizja publiczna w programie pierwszym. Film odniósł duży sukces również międzynarodowo. Licencja została sprzedana do ponad 60 państw. Tytuł oryginalny Nasze matki, nasi ojcowie, tak jak w polskim języku został on przetłumaczony, unsere Mutter, unsere Väter, w języku niemieckim. Jego taka anglosaska edycja miała tytuł nieco odmienny, Generation War, pokolenie wojna. Bardzo krótko. Jest to materiał fabularny. Przedstawia on losy piątki przyjaciół, czworga Niemców i jednego obywatela niemieckiego narodowości żydowskiej, którzy stanowią bardzo zgraną paczkę przyjaciół. Co więcej, w tym jest też wątek miłosny pomiędzy tymże właśnie Żydem a Niemką, jedną z tejże piątki przyjaciół. Film rozpoczyna się właściwie jak tak, jak gdyby wojna, on tak jakby trochę pokazuje początek wojny z momentem otwarcia frontu wschodniego, więc jakby ta część inwazji na Polskę jest pominięta. W tym filmie ta piątka przyjaciół symbolizuje w jakimś sensie zwyczajnych Niemców, wykształconych, wrażliwych, sympatycznych ludzi, którzy zostali wpleceni w tragiczny sposób w machinę dziejów, stali się aktorami również zła, ale absolutnie mimowolnie. Ta wojna wyzwoliła te złe rzeczy. Są w tym filmie przedstawieni również negatywnie naziści, chociaż nie ulega wątpliwości, że są to Niemcy, a nie jacyś mityczni naziści. Trzeba oddać prawdę, jest bardzo wymowna końcowa scena tego filmu, która pokazuje niepełne rozliczenie się z historią, niepełną denazyfikację, kiedy wysokiej rangi nazista kontynuuje karierę już po zakończeniu wojny. Rosjanie są potraktowani marginalnie, w sposób zróżnicowany. Natomiast Polacy i Ukraińcy właściwie są wyłącznie przedstawieni negatywnie. I gdyby tak zestawić niemiecki antysemityzm, który się w tym filmie pojawia w wykonaniu nazistów, i polski antysemityzm, właściwie wszelkie odsłony, w których pojawiają się Polacy, one mają silny wątek antysemicki, to zestawienie tych dwóch antysemityzmów można skwitować w ten sposób. Niemiecki antysemityzm jest odgórny, jest on wyreżyserowany przez zły system,
wbrew zwyczajnym Niemcom, podczas gdy polski antysemityzm jest taki oddolny, jest taki przyrodzony, jest taki no, zwierzęcy wręcz, można powiedzieć, taki nam naturalny, zupełnie, który jakby sami wyssaliśmy z lekiem matek. Co więcej, no, niełatwo odgadnąć, że sam sposób prezentacji sylwetek Polaków tam występujących są to żołnierze Armii Krajowej, co wyraźnie sugerują opaski na ich ramionach. Są to postaci, no, można wręcz rzec, odrażające, prostackie, tak portretuje je film. Niemcy, jak już powiedziałem, są to osoby kulturalne, wrażliwe, stojące przed trudnymi dylematami moralnymi. Często prezentujące bardzo heroiczną postawę wobec konieczności walki za ojczyznę. To są ci sympatyczni Niemcy, pierwsze sceny filmu. Oczywiście film nie jest o Polakach, ale w trzeciej części ten wątek jest silnie akcentowany. Przybliżę Państwu tylko kilka scen. Widzą Państwo dowódcę oddziału, który zaopatruje się u lokalnych chłopów w okolicach Janowa Lubelskiego. Pojawia się nagle pytanie, czy są Żydzi. Informacja zwrotna jest taka, nie ma, poznałbym ich po smrodzie, po czym, cytat, Żydów potopimy jak koty. To jest stanowisko polskich partyzantów. Dalej moment zasadzki na pociąg, który miał w intencji, w oczekiwaniu partyzantów przewozić broń. Okazało się jednakowoż, że pociąg ten przewoził więźniów żydowskich. Zapewne był to transport do obozu koncentracyjnego. Polscy partyzanci są tym bardzo rozczarowani. Właściwie pozwalają tym Żydom, zostawiając ich własnemu losowi, podusić się w tych wagonach, kwitując to wszystko, że Żydzi są jak komuniści albo Rosjanie, lepsi, martwi niż żywi. I kolejna scena, kiedy okazało się, że już Państwu oszczędzę zawiłości fabuły, kiedy tenże bohater z otwierających sceny filmu, tenże żydowski Niemiec, trafia do tego oddziału powstańczego, przechodzi część szlaku bojowego, zostaje w końcu zdekonspirowany jako właśnie Żyd. No i pomimo, iż był zasłużonym, lojalnym towarzyszem broni, to sama jego żydowskość powinna stać się przyczyną jego egzekucji. Jest scena, w której do niej ma dojść. Tym niemniej jakiś poryw, odruch serca, być może tego dowódcy, przełamuje ten wrodzony antysemityzm i no, puszcza go wolno. Oczywiście jest on relegowany z grupy przez swoją żydowskość, ale w odruchu wspaniałej myślności jest mu darowane życie. Jego jedyną winą jest tutaj żydowskie pochodzenie. Są to te trzy najważniejsze sceny, które pokazują Polaków w świetle. No, sami Państwo możecie użyć adekwatnych określeń. Film, jak powiedziałem, jest fabułą. Zapytajmy się zatem, czy można spojrzeć na niego jako na fabułę, kinematografię zaprzęgniętą w służbę historycznego rewizjonizmu. Wprawdzie jest to film fabularny i to jest bezsporne. Tym niemniej spójrzmy na pewną jego percepcję, na jego odbiór. Jego szereg elementów, które składają się na tą produkcję, bardzo sugestywnie podpowiada odbiorcy, że jest to obraz reprezentatywny. Jest cała gama jakby środków narracji, które ten przekaz wzmacniają. Na końcu pojawiają się napisy, które zdradzają losy bohaterów, ich daty urodzenia, daty śmierci, ich losy. Jest to coś, co jest zarezerwowane albo dla dokumentów, albo dla dzieł kinematograficznych, które są oparte na faktach. Samo to może wprowadzić w błąd co do natury tego dzieła. Tytuł bardzo silnie podkreśla uogólnienie. Nie jest to tytuł Lista Schindlera, która pokazuje nazwisko ta osoby, która zachowała się w określony sposób w czasie wojny bohaterskiej. Mamy odwołanie do całego pokolenia Niemców, rodziców bądź dziadków współczesnego pokolenia Niemców, coraz częściej też pradziadków. Nasze matki, nasi ojcowie. Angielska produkcja to dystrybuowana międzynarodowo. Pokolenie wojna. Dalej, sam Nico Hoffman, producent serialu, powiedział, że główny bohater był inspirowany losami jego ojca.
Co więcej, dodał, cytuję, od strony niemieckiej oraz przedstawienia wydarzeń film jest prawdziwy. Co więcej, w produkcji uczestniczyli konsultanci historyczni, co ich wiarygodnością wzmacnia prawdziwość tego przekazu. Powiedziałem już wcześniej, nie bez znaczenia jest to, że producentem jest niemiecka telewizja publiczna CDF. Nie jest to wyłącznie prywatna produkcja, jest to publiczna telewizja utrzymywana z publicznych środków. Co więcej, jeżeli spojrzymy szerzej, poza te trzy odcinki serialu, to okazuje się, że nawet tylko patrząc na produkcje kinematograficzne ostatnich lat, ten film się wpisuje w pewną narrację. Ja wymienię tylko dwa inne tytuły, odmienne pod wieloma względami, ale również tworzące pewien kontekst wspólny. Znany film Tarantino, Bękarty wojny, który no, próbuje zrobić trochę komedię z Holokaustu, tym niemniej sposób przedstawienia Niemców tam jest w jakimś sensie sympatyczny. Rommel, Lis pustyni, słynny niemiecki generał, był jeden film z lat 50. o nim, ten ostatni z 2012 roku, też właściwie jest pełen szarości. Więc film, o którym mówimy, w jakimś sensie wpisuje się w pewną narrację. Teraz spójrzmy z punktu widzenia prawnego, prawa polskiego, ale również międzynarodowego, na ile możemy dokonać nie tylko artystycznej jego oceny. Część krytyków tego filmu po polskiej stronie rozpoczynała swoje wywody od tego, że jest to film słaby, chcąc go zdyskredytować. Ja myślę sobie, że ta ocena pewnie wynika z pewnego uprzedzenia. W mojej ocenie ten film jest całkiem dobry i mówię to z pewnym żalem, bo oczywiście im lepszy jest film, tym większa jest siła jego wrażenia, więc tak naprawdę ci, którzy chcą z nim podjąć polemikę, powinni raczej podkreślić, że jest to film no, dobry i docierający do szerokiego kręgu odbiorców. Mówię dobry w sensie takim, jak się go ogląda. Oczywiście to nie jest wartościowanie, jeżeli chodzi o jego przekaz. Poczucie tożsamości narodowej, które nasze polskie jako przedmiot ochrony prawnej. Artykuł 23 Kodeksu Cywilnego, on wylicza dobra osobiste. Przyjmuje się tutaj pan mecenas Rakiewicz, jego dorobek jest tutaj imponujący. Ja sobie pozwolę właściwie streścić to, z czym trudno się nie zgodzić. Dobro narodowe jako tożsamość narodowa jako dobro osobiste, jako stan wolny od ingerencji w zespół zachowań, przekonań i poglądów człowieka związanych z uczestnictwem we wspólnocie narodowej zorganizowanej w własnym państwie, z którą identyfikuje się osoba ludzka. To, proszę Państwa, można również uzasadnić filozoficznie czy etycznie. Alexander McCartney skonstruował taką koncepcję narratywnej jaźni, czy narratywnego ja. Ona chyba nawiązuje najbliżej do Arystotelesa, inaczej niż utylitarianiści, którzy mówili o czynieniu dobra, czy mówieniu prawdy, dlatego że to jakby sprawia, ten skutek jest dobry dla innych ludzi, a kłamstwo ma skutek zły, inaczej niż Kant, jego deontologiczne podejście, imperatyw kategoryczny. Arystoteles też podobnie jak w tej koncepcji współczesnej odwoływał się do tego, że robimy to, czym jesteśmy. Nie kłamię, ponieważ nie jestem kłamcą. I w tym sensie to, czym jesteśmy, nasza tożsamość jest pewną narracją, na którą składa się wiele elementów i nasze wpisanie się w jakąś ciągłość historyczną, nasze poczuwanie się do pewnej wspólnoty jest istotnym elementem tej narracji. Zresztą autor odwołuje się bezpośrednio do próby wytłumaczenia, dlaczego dzisiejszy Niemiec urodzony po roku 45 nie może powiedzieć, że on nie ma nic wspólnego z tym, co działo się wcześniej. Nie może tego zrobić dlatego właśnie, że to, co było udziałem narodu niemieckiego w czasie wojny, jest częścią tej narracji. Zresztą liczne inne studia behawioralne, studia biologiczne pokazują ten komunitarny aspekt w sposób taki, że pewnie wszyscy bylibyśmy zaskoczeni, jeśli Państwu powiem, było badanie, które badało poziom testosteronu męskich kibiców oglądających mecz futbolu amerykańskiego, jeśli dobrze pamiętam, i jak on się zmieniał pod wpływem wygranej bądź porażki drużyny, za którą kibicowali. I były duże zmiany. Jakby to pokazuje, prawda, wygrana powodowała wzrost, przegrana powodowała spadek. Więc to pokazuje, że również na płaszczyźnie takiej bardzo biologicznej czy behawioralnej to podejście, to jakby to wplecenie się w zbiorowość ma znaczenie, którego nie sposób nie doceniać.
Jeżeli możemy potwierdzić, że tożsamość narodowa może być wartością chronioną prawnie, to dochodzimy do drugiego problemu prawnego, którym jest kwestia legitymacji. Kto może powiedzieć, że jego dobro zostało naruszone i poszukiwać ochrony prawnej przed sądem cywilnym? Moi przedmówcy o tym mówili, zwłaszcza pan mecenas Rakiewicz. Ja wybrałem kilka orzeczeń, które pokazują, że sprawa jest zniuansowana. Sąd Najwyższy w 2006 roku odmówił przyznania legitymacji czynnej szeregowemu członkowi Sojuszu Lewicy Demokratycznej, który domagał się ochrony dóbr osobistych, czując się dotkniętym frazą, że SLD jest organizacją przestępczą. Było to członek szeregowy, sąd uznał, że nie jest to dość skonkretyzowane. Podobnie obywatel Kamerunu, który poszukiwał ochrony prawnej, twierdząc, że dowcipy o murzynach publikowane przez jedno z wydawnictw naruszają jego dobra osobiste. Również tutaj spotkało się to z taką oceną Sądu Najwyższego, że jest to zbyt mała konkretyzacja, ażeby przyznać ochronę powodowi. Jeżeli chodzi o dorobek niemiecki, ja tylko mam tutaj jeden przykład. Fraza żołnierze to mordercy. Czy takie określenie stygmatyzuje w taki sposób żołnierza zwykłego, że on może poszukiwać ochrony prawnej? Otóż niemiecki Federalny Trybunał Konstytucyjny udzielił na to odpowiedzi negatywnej. Jednakowoż, i pan mecenas, proszę wybaczyć, że ciągle do pana wracam, ale pan sobie sam zasłużył swoim dorobkiem i swoim wystąpieniem przed momentem. Pan mówił o sprawie niemieckiej, ona miała tutaj swój ciąg dalszy w Europejskiej Komisji Praw Człowieka podówczas. Chodziło o to, że zostało zakwestionowane zbrodnia Holokaustu, czy może się czuć tym urażony przedstawiciel narodu żydowskiego, nawet jeżeli określenie dotyczy wyłącznie narodu. I tutaj inaczej niż w tych poprzednich przypadkach taka ochrona prawna mogła mu zostać przyznana, pomimo iż naród jest zbiorowością szerszą niż partia polityczna i być może niektóre inne, o których mówiłem wcześniej, na przykład bycie żołnierzem. Wyłączenie bezprawności. Tutaj, drodzy Państwo, szereg kwestii. Mianowicie ważymy dobro osobiste i jego ochronę z innymi szalenie ważnymi wartościami, które prawo musi respektować, należycie chronić, pozwalać się im urzeczywistniać. Wolność debaty publicznej, swoboda badań naukowych, wolność artystyczna, mająca największe znaczenie dla tematu mojego wystąpienia. Orzecznictwo Polskiego Sądu Najwyższego, ilekroć dochodziło do kolizji tych wartości, interesu społecznego, przybierającego postać którąś z tych, o których teraz mówiłem, i prawdy historycznej. Początkowo te orzeczenia dotyczyły spraw, które wypływały w publikacjach albo popularnych, albo naukowych, dotyczących kolaboracji bądź rzekomej kolaboracji Polaków z reżimem hitlerowskim. Ta linia, jeśli miałbym ją streścić, sprowadzała się, czy też wykrystalizowała się do takiej postaci, że sąd przyjął, jakby dokonał pewnie słusznie w mojej ocenie pewnego uniku, pokazując, że sąd, wokanda, nie jest miejscem prowadzenia badań naukowych, czyli jakby sąd nie będzie wyręczał naukowców ani instytutów naukowych w rozstrzyganiu o prawdzie. Podobnie jak, i to jest już moja ocena, sąd powinien być dość powściągliwy, jeżeli chodzi o uczenie ludzi dobrych manier. Tym niemniej pewne wytyczne wykrystalizowały się w tych orzeczeniach, mianowicie chodzi głównie o pewną rzetelność samego procesu badawczego, czy wypowiedź jest poparta badaniami, o których można powiedzieć, że są rzetelne, nie rozstrzygając o ich prawdziwości bądź nie, bo nie jest to rola sądu. Również horyzont odbiorcy, czyli krótko mówiąc, inna będzie miara publikacji skierowanej do fachowego kręgu odbiorców, którzy mają inny aparat umożliwiający weryfikację, a inna będzie miara oceny, jeżeli tym medium jest medium popularne, docierające do osób, które takiego aparatu nie mają i działają w większej mierze w oparciu o autorytet osoby czy instytucji głoszącej dane treści. Co więcej, istotna jest też motywacja, jeżeli da się ją zdekodować, czyli czemu służyć miał dany przekaz.
Ja wybrałem dla Państwa kilka wyroków. Przez szczupłość czasu nie będę ich wszystkich omawiał. One, to te, które wybrałem, dotyczą zazwyczaj tematów z II wojną światową związanych również Armii Krajowej, problem istnienia 106 Dywizji AK, kontrowersyjny problem zaporczyków i moralnej oceny poszczególnych jego dowódców, bo to był oddział Organizacji Wolność i Niezawisłość. Więc są to też takie drażliwe tematy, które akurat były toczone w obrębie krajowej dyskusji. Zresztą moglibyśmy też przywołać, jeśli już mówimy o kinematografii, produkcje takie jak na przykład, wiem, Pokłosie czy inne, które jakby wyrosły z tutaj od nas, z Polski, są pewnym sposobem rozliczania się z własną przeszłością. Dzieło, o którym mówię, nie ma takiego charakteru. Jest ono produkcją niemiecką, czyli tego narodu, który ponosi odpowiedzialność za zbrodnie Holokaustu i nie tylko. Więc przechodząc bardzo krótko po tych te orzeczenia, intencja, kwestia manipulacji, kwestia rzetelności badań, miernik audytorium, to są te kryteria. Jak Państwo widzą, jest to cały czas ważenie różnych wartości. Ciężko tutaj znaleźć bardzo klarowną linię. Jest to coś, co wymaga oceny w każdym przypadku. Jeżeli chodzi o dorobek międzynarodowy, sprawy przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, również mające w tle rozliczenie z przeszłością, sprawy przeciwko Szwajcarii, gdzie w tle był dokument dotyczący pokazania w mniej korzystnym świetle postawy Szwajcarii, ale konkretnie to chodziło głównie o władze szwajcarskie, jeżeli chodzi o ich zachowanie w czasie wojny, również instytucji finansowych. Tutaj kolega pan profesor mówił o tym aspekcie. A zatem podobny problem, ale również wygenerowany przez samych zainteresowanych, a nie z zewnątrz. I tutaj został przyznany prymat wolności wypowiedzi jako sposobowi prowadzenia debaty historycznej w obszarze, który ciągle wymaga wyjaśnienia. Inny przykład przeciwko Słowacji, tam chodziło o zarzucenie faszystowskiej przeszłości politykowi. No to miało trochę znaczenie szczególne, bo chodziło o konkretną osobę, ale też osobę pełniącą funkcję publiczną. Więc tutaj również został przyznany prymat wolności słowa. W kilku orzeczeniach wybrzmiało również to, że sama wolność artystyczna nie stanowi carte blanche do prowadzenia, do fabrykowania dowolnych treści, więc ta licencja poetyka nie sięga aż tak daleko. Jeżeli tak jest, to możemy zadać sobie pytanie, ja stawiam trochę prowokacyjnie, czy jeżeli zastanawiamy się, czy Polacy mogą dochodzić ochrony dóbr osobistych naruszonych dziełem fabularnym, czy na tej samej zasadzie lekarze, którzy są przedstawieni w sposób bardzo negatywny i jednostronny w produkcji niedawnej Botox, mogą korzystać z takiej ochrony przeciwko producentowi tego filmu, czy policjanci, którzy obejrzeli drogówkę Smarzowskiego, również mogą takie roszczenia wywodzić, czy maklerzy po obejrzeniu Wilka z Wall Street mogą, czy też Kazachowie, czy obejrzawszy film Borat, mogą kierować roszczenia wobec jego producenta. Te pytania są trochę prowokacyjne, ale one pokazują, że ujęcie tego nie jest takie bardzo proste. I z pomocą przychodzi nam coś, co nie znam lepszego określenia niż to, które funkcjonuje, mianowicie pewne tabu prawne. Tabu samo w sobie jest zjawiskiem kulturowym. Są takie obszary naszego życia, które są pokryte pewnym tabu. One dotyczą pewnych sfer intymnych człowieka. Kilka takich przemilczeń wymownych kolega Zacharzewski popełnił w swoim referacie. W wymiarze prawnym, tym, na którym teraz się skupiam, zbrodnia ludobójstwa, no w szczególności Holokaustu, jest objęta pewnym tabu prawnym. W takim mianowicie, że negowanie jej podlega penalizacji. Bardzo wiele krajów, nie wszystkie, ale bardzo wiele krajów ma osobne, Polska również, osobne normy prawne penalizujące coś, co się nazywa kłamstwem oświęcimskim czy Holocaust denial. Wyjmuje na zasadzie pewnego odstępstwa od w ogóle wolności dyskusji, wyjmuje z tego obszaru tą straszliwą rzecz w dziejach ludzkości, jaką był Holokaust.
Ja przytaczam tutaj, nie będę teraz tego odczytywał, ale to jest bardzo, jak sądzę, reprezentatywna wypowiedź pana profesora Andrzeja Zolla, który się wprost odnosi do tego tematu tabu. Czym jest tabu i dlaczego ono jest potrzebne dla ochronienia ludzkości przed ponowną groźbą podobnej straszliwości. Tym niemniej niewątpliwie jest to coś, co jest daleko idącym wyjątkiem. Jeżeli rozmawiamy o, to byłby pewnie osobny temat, zakres przedmiotowy norm penalizujących kłamstwo oświęcimskie, niewątpliwym jest to, że nie chodzi tylko o to, żeby odnieść się przecząco do faktu zaistnienia pewnego zjawiska. Jak również zakwestionowania wagowo jego zakresu, zasięgu. Oczywiście istnieje trudność zdefiniowania, podobnie jak pornografia jest trudna do zdefiniowania, ale sama trudność, jaką spotyka ustawodawca uchwytując coś, no nie musi jeszcze być argumentem przeciwko. I czymś innym będzie badanie, które będzie miało w jakimś zakresie zweryfikować liczbę, mówimy o 6 milionach, no, jeżeli ktoś powie, że to było o jednego człowieka mniej, z pewnością nie przekroczy granicy. Ona jest płynna. Ale tak samo tym samym elementem jest to, kto za tą zbrodnię odpowiada. Powiedzenie, że jest to zbrodnia, która tak naprawdę jest emanacją pewnych nastrojów obecnych wtedy w Europie i nie tylko, i w jakimś sensie się rozwadnia i obciąża może w różnym stopniu, ale jednak bardzo wiele narodów. Oczywiście jest poszukiwanie tej linii i nie chodzi o to, żeby uciekać od takich badań, zresztą one są prowadzone i w debacie publicznej, i w debacie fachowej, również postawa i udział Polaków w Holokauście. Ale czymś zupełnie innym jest, kiedy się to toczy w obrębie rozrachunku własnego narodu, a zupełnie czymś innym, to jest kategoria pewnej niestosowności, ona nie jest prawna, jeżeli pochodzi to od narodu, który niewątpliwie jest narodem sprawców. Jeżeli miałbym się, tutaj jeszcze Państwo mają wykaz decyzji Europejskiej Komisji Praw Człowieka dotyczących ograniczeń wolności słowa w takim zakresie, w jakim wchodzi ona w kolizję z ochroną prawdy o ludobójstwie. Są to sprawy przeciwko Niemcom, Austrii, ale też Francji. Jak Państwo widzą, jest to cała linia orzecznicza. Wnioski. Przynależność do zbiorowości oraz tożsamość definiowana tak w sposób komunitarny, ta narratywna koncepcja jaźni, o której mówiłem, stanowi dobro osobiste, które podlega ochronie prawnej. Legitymacja czynna nie powinna jednakże być ujmowana nadmiernie szeroko. Zresztą znajduje to potwierdzenie w dorobku orzeczniczym. Wyłączenie bezprawności może być działanie w uzasadnionym interesie publicznym, konieczność zapewnienia nieskrępowanej debaty publicznej, wolności badań naukowych bądź swobody ekspresji artystycznej. W każdym przypadku jednak ocena następuje in casu. Dodatkowymi przesłankami są rzetelność prowadzonych badań, a także horyzont odbiorcy, profil nadawcy i profil odbiorcy. Szczególny status ludobójstwa doprowadził jednakże do wykreowania się pewnego tabu prawnego, które pozwala na zawężenie granic ochrony wypowiedzi, jak również poszerzenie kręgu osób, które mogą być legitymowane czynnie, aby poszukiwać ochrony prawnej. To są wnioski, które można wysnuć z orzecznictwa krajowego i międzynarodowego. Można się oczywiście spierać, czy jest to podejście słuszne, czy czas powinien to tabu zdjąć, czy ile miejsca powinno być dla interwencji prawnej, a ile każdy powinien mieć prawo robienia z siebie idioty na swój własny rachunek. Tym niemniej tutaj tego tematu nie będę się podejmował, żeby jakkolwiek wyczerpująco potraktować. Tym niemniej niech tytułem zakończenia wybrzmi. Jesteśmy w czasie paradoksalnym, gdzie jeszcze nigdy nie było tak łatwo zweryfikować każdą informację, ponieważ mamy do tego wszelkie możliwe instrumenty i jest to łatwo zrobić. I paradoksalnie ten sam czas jest czasem, w którym rozpowszechniają się tak zwane fake news,
nieprawdziwe informacje, które mogą mieć wpływ na to, jak funkcjonuje nasza demokracja. Więc w jakiś sposób prawnej czy administracyjnej reakcji prawdopodobnie będzie potrzebny. Niemniej jednak to Państwu zostawię jako materiał dalszych przemyśleń, ponieważ wykraczałoby to już poza temat naszej konferencji. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę.